Okazuje się, że niemal powszechna wśród przedsiębiorców obawy przed rozliczeniem w kosztach podatkowych wydatków na alkohol serwowany kontrahentom są niepotrzebne. Doradcy podatkowi twierdzą, że wydatki te powinny być rozliczane, tak jak na przykład na soki. Zgadza się na to nawet minister finansów. W ostatnio wydanej interpretacji ogólnej stwierdził, że wydatki na alkohol są wymienione wśród przykładowych wydatków na reprezentację, nie oznacza wcale jeszcze, że są wyłączone z kosztów podatkowych. Nieważne zatem, gdzie pijemy, a więc czy w firmie, czy w restauracji. Nieważne też za ile, a więc czy tanie wino, czy drogiego szampana. Ważne, abyśmy pili w celach biznesowych. Wtedy poniesione wydatki są kosztem podatkowym.